Dobrze, teraz do każdej rury wprowadzimy dźwięk o różnej częstotliwości. 400, zaczynając od najmniejszej. 400, 500 oraz 600 Hz. I jak tutaj można zaobserwować na wzorze, tak tutaj można zaobserwować to na żywo, że wraz ze wzrostem częstotliwości dźwięku maleje długość fali. I znając tą częstotliwość, którą my do każdej rury wprowadzimy oraz mierząc odległość między strzałkami fali stojącej, możemy podstawić do wzoru i uzyskać średnią szybkość rozchodzenia się dźwięku w propanie. Nasz wynik uzyskaliśmy 313 metrów na sekundę. Teraz chcielibyśmy zaprezentować, jak wygląda dźwięk, jak wygląda głos. Połączymy się, jedną rurę Krzysztof podłączy do, jedną rurę podłączy do telefonu i zadzwoni na moją komórkę. Czy ktoś z Państwa może chciałby powiedzieć coś do rury i zaobserwować swój głos? Damski wokal na pierwszej rurze, wersja kapella. Tutaj będzie grało pianino, a tutaj basy. Tym razem dla porównania będzie można zaobserwować męski wokal na pierwszej rurze, tutaj gitarę, a tutaj gitarę basową. Trochę inne podejście. Pokażemy dwie piosenki zagrane na pianinie. Otóż pierwsza rura będzie grać linię melodyczną, która powinna być na pianinie zagrana prawą ręką, natomiast lewa rura będzie grała akompaniament lewej ręki. Pierwszą piosenką będzie Requiem dla snu.
reprezentujemy w takim samym układzie piosenkę, też na pianinie, z dedykacją dla wszystkich Ace. Będzie musiał się trochę rozpalić najpierw ta grupa, która... Dziękuję.